No i było, było branie. A tutaj jest mój trap straty rozstawiony. Tam już czuję ktoś gdzieś. Nie, to nie ktoś, tylko ja spalę przeciwko komarom. No i co? To wszystko mogłem. To. Żeby na rowerze tutaj. No i dwie wędki. Jaki jest swój zestaw? No jest to Fanta, którą bardzo lubię, a którą bardzo trudno w Polsce kupić, dlatego kupuję ją w takim sklepie specjalnym. Co tu jest? No jest mój zestaw przetrwania. Czyli folia, dwie świeczki, batony, trzy bity na wzmocnienie, rączka do naczyń, wykałaczki, kawa, tacki papierowe, cukier i herbata. To jest wszystko, co pozwoli tutaj przeżyć tych bardzo trudnych, Na razie jestem mało rozgadany, miałem jedno branie, ale to była niewielka jakiś ten. Zaczepił mi się i poszedł ten krąb, bo to był krąb. Na razie czekam na noc. Wszystko przygotowałem sobie, tak żeby nie wpadać. Białe sznurki, żeby były widoczne, jasne. Trochę się zmoczyłem, przychodząc tutaj, tam wpadłem mały dołek. Miałem dzisiaj woderfar przy tej ilości sprzętu. Wodery to już by było za dużo. I tak, mam lampkę, bardzo dobrą, która służy mi już od 2 lat. Daje bardzo mocne światło. Dwufazowe. Tak jest. No i czołówka, taka bidna, już naprawdę bidna. Fanta. Do jedzenia. Aha, maszynka oczywiście. Zestaw jakichś takich podstawowych tych garnczków do podgrzewania i tak dalej. Tu w tym bukłaku mam Carlo Rossi Cabernet Sauvignon, którego sobie przelałem. To jest na noc takie zaopatrzenie. I cóż jeszcze? Koszulka termoaktywna, śledzie. Oczywiście to jeszcze była zapasowa zapalniczka. No i co? Tu mam żarcie. Do jedzenia przewiduję hot dogi. I mam też spaghetti, które zrobiłem wczoraj. Mam oddzielnie kluski. 2 wkłady chłodzące w środku. Dwa wkłady chłodzące. Rower leży sobie tam grzecznie. Jak to wygląda? A więc tak, pokrótce. No tak, to jest zmrożony sos, który mrożę zawsze przed opuściem. On dłużej utrzymuje właśnie tą fajną temperaturkę i zdąży sobie tutaj odstawić. Makaron w torebce ugotowany. Bułki do hot dogów, parówki, ogórki konserwowe. To wszystko na 2 wkładach ochładzających, takich do lodówek. No i sosy. Sosy, no, cebulka i sosy. Sosy i musztarda, ketchup i papryczka jalapeno. Papryczka jalapeno do tych hot dogów. No myślę, że to wystarczy mi na noc. Mam wino, mam papierosy. Komary trochę gryzą, ale nie jest to najgorsze, jakby w moim przypadku. No i oczywiście wodę przenoszę zawsze w takim pojemniku. Tu się mieści dosyć sporo wody, potrzebnej do gotowania herbaty, kawy. No i dobra, to chyba wszystko już więcej nie będę tutaj, bo tu się robi powoli ciemno. Później będą bardzo słabe nagrania, jeżeli chodzi o oświetlenie, tylko latarka czołówka. A może coś będzie widać. Dobra, panowie.